Bon dia, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. W ostatni dzień w Porto. Ostatni dzień w Porto, zabieram was do Nat Kebab. Zjemy kebaba czekoladowego, jak na prawdziwą czekoladę przystało. I tam za nami już jest ten lokal, także ja wiem, tam właśnie przyjadę. Lecimy. Ja się tu wprowadzam. Wszystkie torby zabrane, Ada się przeprowadza do kebaba czekoladowego. I tutaj przed wami Nat Porto. Zobaczymy, co to nad będzie. Porto, zaraz będziemy dzisiaj w samolocie. Dzisiaj tak. Jesteśmy nad Porto. Bo to wiesz, to chodzi o takie czekoladowe uniesienie, że jak zjesz trochę czekolady, to się unosisz w powietrzu. Jesteś nad Porto. Takie nam się stoliczki piękne trafiły. Ale jeszcze piękniejsza jest zawartość tej karty. I tak się prezentuje w menu Choco Kebab. Coś cudownego. Z czym to jest, Adusia? Przeczytasz? Kopita, kremy, pastelli, roll, charlity, rozpad. No super, super czytasz. No to już wszystko wiem. Po prostu, że tam przy wejściu oni mają takie, jak na przykład w normalnym kebabie są takie całe kawałki mięsa. Nie? No. Wow. Ja będę tam stać i patrzeć, jak mi robią czekoladę. Tutaj jest cała gigantyczna ściana, na której są karteczki pozostawione od klientów. Także jak znajdę taką karteczkę wolną, to ja się tu chyba gdzieś dorysuję. Boże, ilu miłośników czekolady. Uchwyć moment, jak zadzwoni. Agata Wróżka. Co wy tam niesiecie, dziewczyny? Co to jest? Tam, dam, dam. Tam, dam, 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 dam. Ja cię kręcę. Na zdjęciu wydawał się większy. Ale my z truskawką widzieliśmy? No nie. Widzicie, to jest prawdziwa czekolada. Dostała polewę truskawkową, zamawiała czekoladową. I teraz pani dodaje dodatkową czekoladę jeszcze na sam środek tego wszystkiego. Co, teraz się zgadza? Czekoladę chcą, także mam podwójnie teraz. A teraz masz i truskawkę, i czekoladę. No teraz to wygląda tak, jak tak powinno być. I jak zawsze, zanim sfotografujemy nasze jedzenie, zrobimy wszystko, instastory, zdjęcia, czekoladę i tak dalej, to już zawsze... No, tak jest zawsze, Agatko. Zawsze wszyscy zjadają, zanim my zaczniemy nawet. Robota czeka. A ty musisz powiedzieć, czy jest dobre. No muszę powiedzieć, a teraz spróbuję. Nie, bo to spróbuję. Jest to, gdzie jest ta czekolada? My mamy w środku ten marshmallowy i rzeczywiście go czuć też tam. Ale nie, to są pianki normalnie całe, bo one też się trochę też stopiły z tym wszystkim. Fajnie. Dawaj, dawaj. Dobre. Mm-hmm. No to jeszcze taka to do testowania. To jest taka kawałeczka. Weź pokój, pianki. Pianki i czekolada. Jest cudownie. Dobra. Słodkie jak ojej. Mój poziom cukru w tym momencie skoczył do odpowiedniego poziomu. Tak powinno być zawsze. Do granicy wytrzymałości. Pagatko, dziękujemy. Dziękujemy. No, pa. Nawet ten poziom zasłodzenia mi teraz nie poprawia humoru, aż tak. No ale musimy wam powiedzieć, że dzięki Agatce mieliśmy super nocleg i możliwość w ogóle tutaj takiego... Pobytu tak naprawdę. Pobytu. No. W ogóle co było ekstra. Ja dopiero teraz odkryłam najlepsze ozdoby na choinkę. Ja też chcę taką choinkę z Nutellą. Do wykorzystania tak. Normalnie. Opuszczamy to cudowne, słodkie miejsce. Dzisiaj jest tak słoneczny dzień, że zamiast czapek, szalików i rękawiczek przydałyby nam się okulary przeciwsłoneczne. Ale niestety ten problem skończy się już nam za kilka godzin, kiedy to będziemy wracać do Polski. Wtedy witaminę D będziemy brali tylko w tabletkę. Ej, właśnie, usiądźmy gdzieś na słońcu, opalajmy się. Chodź. Słoneczne Porto. Tutaj rzeka. A tutaj ławeczki idealnie na słońcu, Rafciu trochę pada, coś dzisiaj się źle czuje, ale ja się nie dziwię. Ale... Po prostu opuszczając takie piękne miasto, ja to tak można się teraz rozchorować. Słuchajcie, patrzcie. Ła, pokaż czoło. Ja, i to jest dobry plan na ostatni dzień. Opalamy się, dogrzewamy, żeby nie popaść w depresję po powrocie. Na razie jest cudownie, naprawdę, tak się wypogodziło pięknie. Co powiesz? Słońce wali w oczy, nic mnie dzisiaj więcej nie zaskoczy.
Tutaj sobie siedzimy pod takim pomnikiem. O. A za tym pomnikiem, za tymi budynkami jest już rzeka. I my się tam przejdziemy, jak nam się zachce ruszyć troszeczkę. Co mam na czole? Czoło. Głaszczysz. Płakali przy wyjeździe. To jest tak cudownie. Zostajemy. Wlazłam na torbę. Zostajemy. Nie. A, do domu. Do domu. Do domu. W domu. Ale będziesz mi śpiewał jak ten pan. A to są plusy. Będziesz powrotu. Mi śpiewał jak ten pan? Lepiej. Przecież wiadomo, ja zawsze lepiej śpiewam. Mam się oświadczyć. Ona zawsze płacze, jak ja śpiewam. Nie, wcale tak źle nie śpiewam, ja tylko tak udaję. No ja zawsze wcale nie płaczę z tego powodu, z innego. Ale cudownie jest. Chodź, siadaj trochę. Kiedy? Miałem mówić kiedy, jak będę robił zdjęcie. Co ty, czemu ty, powiedz mi, czemu ty ryczysz? Śpiewa, a jedyne co od Rafała usłyszałam, no nie kładź do torby, to jest kupa, usiądź sobie tutaj. Bo tu jest kupa akurat. Tamten pan jest tak przystojny i tak ładnie śpiewa, a Rafał mi to utrudnia cały czas. Powiedzmy, że mówiłam o tobie. Aś, chodź, no chodź, ty mój. Chodź pod most, tam nasze miejsce. Ty mój Portugalczyku przystojny. Tam jest jak pod mostem nawet się żyje. Pod most idziemy, tak? Tak mnie zabierasz na spacery, tak? Nie, no kupiłem na mieszkanie. Myślisz, że tamten pan też by mnie... Kupiłem. Co? Mieszkanie pod mostem. Aha. A tam jest taki przystojny pan i tak ładnie śpiewa. Bo się nie uczył na studiach i musi teraz śpiewać. A ty się uczyłeś? Nie, no ty się uczyłeś. Nie muszę śpiewać. Aha. Takie zdjęcie chcesz? Z łódką? Na pamiątkę. Nie wierzę, co znalazłam. Tutaj sobie oglądamy takie właśnie na kamieniczce ozdoby. Widzicie ten napis? Wow. Muszę go zbliżyć. Żyj kolorowo. Proszę bardzo, w no środku dobra. Porto. No dobra. Na Ribeirze. I po raz ostatni wchodzimy na most, żeby spojrzeć sobie jeszcze raz na Porto i na Villa Nova da Gaia. I trochę uciekam, bo tu jest wąsko. Będziej niż na górze. Wejdziemy teraz dolnym poziomem mostu. Pani na ulicy rozpoznała we mnie surferkę i tam lotkę surferską dla surferów tylko. A takie mam zakwasy, że ruszać się nie mogę. I
Już pokazywaliśmy, jakie miasto jest wielowarstwowe, ale tutaj na przykład jakie przejście do restauracji, bo tam już jest, proszę bardzo, niższy poziom. O, to są nasze cienie, pomachaj. O, już, ja mam torby, wiesz? Dobra, dobra. O, jest. I wejście do restauracji. Tutaj jakie klimaty. To jakiś targ taki mniejszy. Aha. Ukryty. Fajne. Jaki czat, jak tu jest pięknie, w ogóle tak magicznie. Nie mogę, nie mogę. Słuchajcie, stoimy sobie. Ada tutaj prawie już ryczy, jak nie ryczy. Nieprawda. Mamy przepiękne widoki. Żegnamy się z Porto. Było to po prostu... Były to przepiękne wakacje. Dobijają mnie fajne. Dziewczyny świetnie grają tu. Już chyba nie powinienem się odzywać, bo po prostu taka cisza, muzyka. Same odpowiadają na to, jak było tu fajnie. Teleportowaliśmy się do metra, które jedzie na lotnisko. Jesteśmy tacy zdyszani w ogóle, fatalnie. No i jeszcze pod te góry lataliśmy wszędzie. Mamy trochę jeszcze czasu, także chyba na spokojnie zdążymy na nasz samolot. Wysiadamy, kochani, lotnisko! Na koniec świata i jeszcze dalej! Du, du, du. Którędy do Warszawy? Przepraszam. Do Modlina. Przepraszam, którędy do Modlina? Gate open. Trzeba wymodlić tą podróż. No i co, którędy? Frankfurt, Madrid, Luksemburg, Paryż, Lizbona, Paryż, Bazel. Bazel. Gdzie tu jest? Warszawka. Ej. Ej, no ej. 18:10. Warsaw, Modlin. Gdzie ma? Check-in open. 10:15. Co to znaczy? O, przeskoczyło. A nie. A jest. No 18:10. Check-in Aberto. 10:15 bramki. Dobra, chodź. Idziemy, już idziemy. Poczekajcie na nas. Bileciki do kontroli. Ryanair. Zgłaszamy się. Pokazujemy torby. Gdzie ty masz w ogóle, że to jest czasu lokalnego, a nie... No ale to oczywiste, że czasu lokalnego, no. No nie. No tak. Pan spojrzał na torby, powiedział, że wszystko spoko, idziemy zobaczyć. Nagle tak mnie wzięło, żeby tutaj przyjść na wschód słońca, jaki jest piękny zachód słońca, znaczy się. Troszeczkę zboczyliśmy z kursu, ale było warto. No chyba nie zaprzeczycie. Co za widok nas żegna. Prawdzie mówił, że dzisiaj słabiej się czuje, także zabieram go teraz na prześwietlenie. I przy okazji rzeczy też prześwietlimy, ale to jest piękny zachód słońca. Rafał, zostańmy. Nie, chcę do domu. Do domu? Tak, poleżeć sobie trochę zrobić tak, ale... Ekstra. Udało się przebrnąć przez wszystkie bramki. Słuchajcie, dzisiaj to ja nie wiem, jakoś na styk jesteśmy. Długo nam zajęło strasznie prześwietlanie. Tak wszyscy, bo była taka kolejka długa. I za 20 minut zamykają nam bramkę, także musimy już lecieć. Słuchajcie, jednak nie musimy się aż tak śpieszyć, tak, ponieważ jest ogromna kolejka. Nie ma pasażerów, ale kolejka jeszcze. Zobaczcie, tu wszyscy do Modlina, także pełno osób jeszcze. Na spokojnie możemy sobie przysiąść i odpocząć. Jak Dziocha? Zmęczona trochę, zdziejana po tym bieganiu? Dzisiaj tak, dzisiaj z tymi torbami trochę mieliśmy przechadzkę niezłą, ale super ogólnie, no i pięknie było. Dzień taki gorący, naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Ciekawe jak będzie, jak wylądujemy.
ale na razie jeszcze nas czeka długa droga, bo jeszcze później z Modlina do Warszawy, z Warszawy do Gdańska, tak, z Gdańska do domu, w sensie w Gdańsku, ale no, jeszcze trochę. No i dobra, trzeba lecieć, niestety. Mamy no. Mamy opóźnienie, więc może czeka nas jeszcze przygoda, bo może nie zdążymy przyjechać rano do Gdańska. Nie, no nie, nie mów jeszcze, że będzie taki czarny scenariusz przed nami, także no, idziemy może... Mamy tak na styl. No, dokładnie, zobaczymy. Może doleci szybciej niż planował. Zobacz, Grażyna, jakie schody, królewskie schody nam zrobili. Ale skrzydełka. No, fajne. Właśnie Ada mnie uświadomiła, że jak wrócimy, to będzie ciemniej później. To jest smutne. Godzinę później. Robimy konkurs. Co wam przypomina to logo? Ada, mów. Anioła, harfę. Hełm rycerza. Zęby. Dziadka do... Nie, wyciskacz do czosnku z takim wyciskającym już się czosnkiem. Już mi się chyba pomysły skończyły. Mi Pac-Mana takiego z wielkimi zębami. Jeszcze. No i to chyba już. Okej, to są nasze miejsca tutaj. Widzialność na pasie startowym w Modlinie wynosi około 100 metrów. Także teraz byliśmy w takim oknie trzymania w holdingu i lataliśmy sobie i czekaliśmy. No i teraz lecimy na Okęcie. Nie no, może do Gdańska, może do Gdańska. Tam jest lepsza widzialność, panie pilocie. Najlepsza, obok domu, poproszę. Z dostawą do domu. Wylądowaliśmy szczęśliwie, albo nieszczęśliwie, zobaczymy, czy jest zimno po prostu na zewnątrz. Niech pan zaczeka, dobrze? Ja przyniosę. Ale mi spadła na ziemię. Niech pan usiądzie, tak? Zimno! Zimno, ale nie aż tak, jak myślałem. Para z ust leci, tylko kuchni jada. O, masakra. O, busem musimy. Jeszcze busem mam. Czy tamtym?
A, bez różnicy w sumie. Pa, pa. Jesteś gotowa na to, że tu jest zimno po prostu? Zamówiliśmy sobie taksi Fai na dworzec centralny. Przypominamy, że mamy zniżkę, w opisie jest link do aplikacji. Już pan po nas jedzie. Polecamy. Pan już po nas jedzie, super sprawa. W sumie fajnie jest wyszło, że wysiedliśmy na Okęciu, a nie na Modlinie, bo tak to byśmy musieli dwa razy się przesiadać jeszcze, a tak to od razu tak, tym taksi Fajem i na dworzec główny. I z lotniska 15 zł nam wychodzi, tak, więc... Także spoko. Proszę bardzo, proszę pokazać, jak ci ciepło. Zobaczcie, ona już tu wyżera wszystkie zapasy nasze z zimna. O, tak właśnie będzie się prezentowała teraz i jechała do Gdańska. Taka rywia mody. Trzęsiesz się z zimna, czy nie? Da, da, da. Słuchajcie, wysiedliśmy z pociągu. Trochę jesteśmy jak zombie, bardzo długa podróż przebyta, ale jesteśmy już w Gdańsku. Ile kilometrów to musiało być za nami? Właśnie. Uciekamy! Tak, lecimy, ogrzać się w domu, rozkręcić kaloryfery, włączyć suszarki, wszystko po prostu, czym można się ogrzać, to zrobić. I dziękujemy wam za oglądanie tego vloga, zapraszamy do subskrybowania i do kliknięcia dzwoneczka. I do zostawienia łapki w górę. Do jutra, pa!